Wakacje jeszcze trwają, ale już za kilka dni zabrzmi szkolny dzwonek. Czy tęsknisz za szkołą? Bardzo. Nie. Ja nie lubię chodzić do szkoły tak praktycznie. Ja lubię chodzić do szkoły, za kolegami tęsknię i w ogóle. No, za szkołą nie za bardzo, ale za przyjaciółmi. Ja nie tęsknię za szkołą, wolę wakacje. Widać, że tęsknisz za szkołą. No, niezbyt. No, ja tęsknię. Wolę zostać na kolonii, bo byłam na kolonii i tam było bardzo fajnie. Wszyscy tęsknili, a ja nie. Jeżeli nie szkoła, to co innego można robić? Nie wiem, jeździć na wycieczki. Pracować. Na wycieczki jeździć różnie, po całej Polsce, pozwiedzać coś. Po muzeach pochodzić i tyle. Ja bym raczej jednak postawiła na szkole. Zanim jednak zapełnią się szkolne mury, należy starannie przygotować uczniowską wyprawkę. W jednym ze skoczowskich sklepów z artykułami szkolnymi zapytaliśmy, czy zaczyna się już ruch. Tak, oczywiście, już klienci przychodzą, kupują książki, przybory szkolne i można kupić tyty i właśnie się pojawiły i też już klienci ostatnio pytali i właśnie kupują dla pierwszaków, też zapełniają, też tam dają różne przybory szkolne i dają też słodycze. A co będzie w twoim plecaku, jak już pójdziesz do szkoły? Kanapka, zeszyty, książki, piórnik, pędzle. Książki, zeszyty, piórniki, buty, wszystko. No ja dzisiaj byłem po ćwiczenia. Książki. Ja będę teraz odkupywał od kolegi książki, połówkę i potem będę kupywał albo na Allegro, albo w sklepie. To tylko niektóre potrzebne rzeczy. A ile ta wyprawka może kosztować? Wydaliśmy już 150 zł, ale jeszcze nas czeka gdzieś koło 50-70 zł. No. Plus plecak 50, plus zeszyty, plus piórnik, plus no inne rzeczy do piórnika, około 400. Tak, 400 zł trzeba liczyć na... Oczywiście jeszcze trzeba liczyć strój gimnastyczny, worek, pantofle. No jak to pani wszystko policzy, no to wyjdzie tego gdzieś o 400 zł, tak. Klienci mogą przybierać w różnorodnych produktach, ale mają też swoje wymagania. Chcą, żeby to było kolorowe w każdym bądź razie. I chcą jakieś firmowe o tam rzeczy, zbiórniki na przykład, żeby to były z Herlica. A lubicie się uczyć? Ja lubię. Cieszysz się, że idziesz do szkoły? Tak. Tak fajnie jest w szkole.